witajcie, Rafał z tej strony. Wiele osób pytało mnie o montaż ten zimowy z samochodem, gdzie sam nagrałem w trybie spotlight i też zastosowałem speed ramp. Speed ramping jest dosyć popularną techniką wśród filmowców, dodaje dynamiki ujęć, pozwala też na łagodne przejścia, zastosowanie łagodnych przejść możemy zastosować w reklamach czy w takich filmach popularnych. Polega to na tym, że regulujemy w sposób łagodny przejściami pomiędzy dynamiką ujęć, pomiędzy prędkościami i możemy zależnie od oczywiście klatkarzu zwalniać ujęcia lub przyspieszać, nawet kilkadziesiąt razy przyspieszać, a zwalniać w zależności od tego, jaki klatkarz mamy do dyspozycji. Ja tutaj miałem klatkarz 50 fpsów, 50 klatek na sekundę i w tym tutorialu pokażę Wam, jak osiągnąłem te efekty w zależności od tego, jak dron leciał, czy jak sterowałem dronem. I teraz istota prowadzenia speed ramp polega też głównie na tym, żebyśmy nie mieli bardzo dynamicznych zmian prędkości, tylko żebyśmy zastosowali wyhamowanie pomiędzy nimi, czyli ten wariant przejściowy z pełnej prędkości na połowę i później przyspieszenie. Oczywiście możemy zastosować też bardziej dynamiczne przejścia, które pozwolą nam na to, że osiągniemy bardzo dynamiczne przejścia, na przykład pomiędzy klipami, albo pominiemy mniej istotne elementy. Ale mniej więcej tak się rozkłada. W prostych programach zwykle działamy tylko poprzez przycięcie klipów i zmianę ich prędkości, natomiast w tych programach bardziej złożonych można dynamicznie na jednym klipie sterować prędkością. Dla przykładu założymy nowy projekt. Jest to projekt SpeedRamp Tutorial, który będzie w rozdzielczości 1080p, z tego względu, że Mavic Air takie możliwości nam daje w śledzeniu. I mamy rozdzielczość dokładnie taką, czyli Full HD w 25 klatkach na sekundę, jako że nagrywałem materiał w 50 klatkach, tutaj mamy klatkaż 25. Jedziemy. Jest to nowy projekt i teraz chciałbym wybrać multimedia do niego. To jest dobre odejście, czyli zaczniemy odtąd mniej więcej. To byśmy puścili w zwolnionym tempie. To. Command B, wywalimy to, tak, usunąłem pierwszą część. Następnie przejdziemy sobie, zwolnione tempo będzie dotąd, może troszkę mniej. Zobaczmy, ile to jest klatek. Dobra, dotąd, bo tutaj ładnie widać koła, czyli tutaj sobie zrobimy teraz tak, Command R i w tym momencie wywołaliśmy tutaj regulację tempa. Tempo normalne 100%, ale możemy teraz poprzez Shift B zmienić to tempo i tutaj miał być slow motion, 50%, zobaczmy, jak kręci, bardzo ładnie. I to, co chcemy zrobić, to w szybkim tempie odejść. Odejście było mniej więcej dotąd, Shift B i to ma być bardzo szybko, fast, 8 razy, spróbujmy. Wolno, podkreślenie, przejście tempa w szybkie. Tak jest. Zobaczmy, teraz zaczyna się zbliżać, mniej więcej tu, na tej wysokości. Shift B i przejście w szybkie zbliżenie. Dobrze, Shift B. To, co chciałbym zrobić tutaj, to jest fast 4 razy. A tu będziemy mieli zwolnione tempo dotąd. Jeszcze kawałek, dotąd, Command B. To wywalamy, tutaj zwolnione tempo, slow 50%. Jedziemy. Tak. Hop. Jest przejście. Tempo normalne, zbliżenie. O to mniej więcej chodziło tutaj. Super. Oczywiście dla przejścia płynnego z klipu do klipu możemy tutaj jeszcze zrobić tak, żeby tą samą końcówkę, czyli Shift B, przyspieszyć parę razy, na przykład 20 razy i w tym momencie będziemy mieli bardzo szybkie przejście do drugiego klipu. I teraz do tego poprzedniego klipu dodałem kolejny. Tym razem mamy bardzo ładne zbliżenie auta i tutaj chciałbym osiągnąć taką formę, że tu, gdzie jesteśmy blisko, chciałbym osiągnąć slow motion i tylko przejście na początku klipu, żeby było bardzo dynamiczne. W pierwszej kolejności to, co zrobimy w takim razie, to jest Command R, regulacja prędkości, następnie Shift B i w tym momencie mogę tutaj bardzo szybko ten początek
zdefiniować. Wtedy mielibyśmy to przejście dynamiczne. Jak widać, jest fantastyczne to przejście. 20 razy końcówka klipu pierwszego i 20 razy początek klipu drugiego. Uwaga! Hop, to jest dokładnie to. Następnie chcę normalną prędkość i tam, gdzie jestem najbliżej tego auta, może tu byłoby to slow motion, tu byłem najbliżej, nie? Dobra, Shift B. Zobaczmy, ile tutaj mamy, 13, to będzie trochę za dużo, więc zrobimy sobie fast dwa razy, żeby było krócej. Przejście dynamiczne, następnie dwa razy i tu będzie slow-mo za chwilę. Tak, i to miało być slow-mo jeszcze wcześniej, mniej więcej tak. Shift B, slow motion 50%. Zobaczmy teraz. Tak jest i przyspieszenie. I to przyspieszenie sobie możemy zrobić teraz aż do momentu, gdzie znowu będziemy blisko. Tak jak tutaj jest najbliżej to auto. Czyli zakończymy na slow motion. Przesuńmy głowicę, Shift B. Tu slow motion 50%, a tutaj szybciej. 4 razy. Ok? Cała sekwencja w tym momencie będzie wyglądała tak. Wolno, przyspieszenie duże, dynamiczne. Zwolnienie, znowu przyspieszenie. Za chwilę będzie przejście między klipami. Tak. Mamy przejście, mamy przyspieszenie, slow motion dla podkreślenia. Oczywiście można to dograć dużo lepiej, natomiast to, co istota sprawy, jest tutaj zachowane. Fajnie. Dla podkreślenia oczywiście można dobrać muzykę i można dobrać efekty. Ja za chwilę Wam pokażę jeszcze tą ostatnią część i będziemy mieli kompletną speed ramp. I widać, że dobrałem trochę efektów jeszcze dźwiękowych, bo tutaj jest między innymi wiatr i przejścia, tu akurat narciarskie, bo chodziło o to, żeby był śnieg. I też jest ambient, jedno przejście, ale wyszło mniej więcej dość ciekawie. Tam, gdzie mamy zmianę prędkości, w to miejsce właśnie zastosowałem zwykle efekt specjalny i całość wyszła tak, jak kojarzycie. Oczywiście, gdybym popracował nad tym 5-8 godzin, bo ja ciągle spotykam takie uwagi, że nie jest to dograne idealnie. Oczywiście, że nie jest, dlatego że publikuję filmy codziennie, ale gdybym popracował nad tym 5-8 godzin, naprawdę można by dopieścić tego typu speed ramp i osiągnąć niesamowite efekty, gdyby można było jeszcze poszukać trochę lepszych. Gdybym robił to na zlecenie komercyjne, jak najbardziej można by poświęcić cały jeden dzień na montaż albo nawet dwa. Ale przykład i istota sprawy są zachowane tutaj i myślę, że to można zrobić też, ten efekt można zastosować też w darmowych programach typu DaVinci Resolve. Ja to zrobiłem na przykładzie Final Cut Pro, ale mamy też bliźniaczy program jak DaVinci Resolve. Bardzo dziękuję serdecznie za uwagę, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym epizodzie już wkrótce. Do zobaczenia, cześć!